No dobra, witam serdecznie. Tutaj koza syryjska. No, niedawno był też regionalsy w Liverpoolu, który, jak można zauważyć, wygrał gościu z Peru, czyli Peruńczyk Farizo Inda Silva. Jeżeli umiem czytać, no oczywiście, że mię. No, drugie miejsce tu Giratina, do której przejdziemy. Lada moment, bo wiecie, Giratina Andrew przez Australijczyka Bretta Torresina. No i trzecie miejsce zajął Holender Bremman Carman, który grał właśnie Lost Boxes z Sable Zardem z Roaring Moonem, czyli takim bardzo fajnym zestawem, muszę przyznać, żeby sobie to poszerzyć w formie obrazków. Znaczy, klasyk losboxowy, konfi do napędzania losboxa i dobierania kart. Cramorant, by właśnie strzelić znokautować pierwszego Pokemona po wbiciu czterech w losowni, czyli taki już startowy ataker. Sableye, który jest w późniejszych etapach przydatny lub nie, w zależności czy nie ma tego Jirachiego, pozwalający nakładać damage countery. Manaphy, chroniąca przed Greninją i innymi Pokemonami, które mogą zaatakować z ławki. Jirachi, chroniący przed Sableyem czy innym Yogalupem. Radiant Charizard jako finisher pod koniec, żeby można zaatakować właśnie za 250, jeżeli przeciwnik ma mniej prizów. Czyli wiecie, jak za każdego prize'a po prostu Charizard bije no coraz to mniej. Roaring Moon na większych przeciwników, ewentualnie do używania Camility Storza, który pozwala też zdyskardować zbędny stadion. No, Pidgeot jest dosyć ciekawy, bo w wcześniejszej buildzie tego nie było, Pidgeota V, ale to jest nawet spoko. A czy jest on też przede wszystkim po to, żeby czepnąć właśnie Forest Silstone i żeby z tego Pidgeota, jak ma już podpięty Forest Silstone, wybrać no, na przykład Corrolesa albo Mirage Gate'a, to co chcemy z tego Forest Silstone. No jest jeszcze ta abilitka, która pozwala na to, aby można tego Pidgeota wtasować właśnie. No i Mamel, który jest dość ciekawy, muszę przyznać. No nie wiem, jak on. Znaczy, wiem, że ma coś takiego, że może na nie zablokować przeciwnika retreatowanie, no bo blokuje retreata, ale też można zadać dodatkowe 90 obrażeń. No i oczywiście klasyk typu Colorless Experiment, który oczywiście napędza losboxa. Czyli wiecie, dwie do losu na 3 na rękę. Klara do wyjmowania właśnie na przykład Charizarda i energii lub Sableya z energią, no taki też klasyk. Roxanne do gdzieś pod koniec do zamieszania i narobienie niemałych kłopotów. Boss Order oczywiście do switchowania przeciwnika, przynajmniej tych większych. No to jest sztuk jeden. Tutaj widać, że build skupiał się bardziej na counter catcherach, które pozwalają właśnie, jeżeli jesteśmy do tyłu z prize'ami, no też właśnie siup, też zeswitchować. VIP pasy i nestbole do rozłożenia. Tutaj są cztery nestbole, nie ma co się dziwić, no raczej tak w przyszłej, no nadchodzącej mecie rotacji raczej będzie cztery nestbole w los zone, jeżeli chcemy się jakoś rozłożyć, więc zakładam, że tak będzie. Mirage Gate, kiedy osiągniemy siódmy, to możemy naładować Pokémony dwoma różnymi podstawowymi energiami. Switch Card właśnie do switchowania. Nie, no tutaj akurat są cztery, no bo też nie ma co się dziwić, tu są same basici, tu nie ma żadnych ewolucji. Wędka do recyklingu, Escape Rope i Switch również, to tak hitsumański Heavy Ball, w razie czego jakby tam się tam Confi czy inny Pokémon schował się przed nami. Odkurzacz, żeby właśnie na przykład pozbyć się Forest Silstona do Lodzona lub na przykład inny item. Lub sobie tak przyspieszyć, ale taka awaryjna rzecz. Beach Court do redukcji retreata o jeden w przypadku basiców. Artazor do rozłożenia, podobnie jak VIP Pass i Nest Ball, no i energię do naładowania, no i Jetka tak awaryjnie. No i zobaczmy, jak to wyjdzie w praniu. No dobra, no ta gra już się poprawiła nieco. Ale wiadomo, ono nie jest idealnie, ale jest sukces, ona działa na ten. Mam taką nadzieję.
Znaczy, ja zawsze idę drugi, jak gram losboxy, bo ja się tam już znam, ale za rok to będę musiała zmienić profesję. Dobra, trafił orła. Co zdecyduje, kto pójdzie pierwszy? Okej, okay, your opponent will go first, czyli on idzie pierwszy. Zaskakująco. No, w sumie zajebisty start. No bo zaczynamy od razu z wysokiego C. Regi Leki V. Mirrodin. To sam Regi Leki. Co tam robi? Aha, Ultra Ball. Co by tu mamy? Boss Orders i... Draw Free klasyczne. Ciekawe. A, no Mirrodin, no oczywiście, że Mirrodin, no. No i se zaraz rozłoży ławkę. Ale spokojnie, my też mamy co z czym rozkładać. No i drugi Mirrodin. No i tu mamy to Tapu Koko. O, no. Jeśli... Ciekawe, nie powiem. Dobra, battle. Lecimy z koksem. Dobra. Lecimy już Corolesa. No. Dobra, zostawcie mi jedną klarę, no. Nice. O, Fluffy już jest. Tylko jak go się pozbyć tego Regieleki? Off. Znaczy, ja... to jest podstawowe draw free, więc to jest to Friends of Simon. Znaczy... A, i Beach Core, dobra, to ułatwia zadanie, muszę przyznać. I tak mi zbije Confi. Że i tak... generatorek. Odpali? No, odpalił. Miał inaczej wyglądać, kurwa. No dobra, Forest Sills to, tylko potrzebuję Pidgeotta. Skoro potrzebuję Pidgeotta, no to... Go przywołamy przy pomocy Nestbola. Ja sobie od razu poszukał Corolesa w sumie. Corales nie chciał do mnie przyjść, kurde. Rzeczy wasz potrzebniejsze. Czy ja potrzebuję Countercatchera? Of course! No, Heavy Ball mi jest. A, przecież mam Retreat, oczywiście. Pidgeotta i tak wtasujemy. Bo ławeczki mi tu nie zapełniał. I Yellow. Ale on już chyba ma już inną taktykę. O, Beach Court. Ale on nie jest potrzebny, no bo w sumie przeciwnik też używa Beach Courta.
Czy on. A, jeśli jakikolwiek pokoju zostaje znokautowany, to on. Te dodatkowe 90 robi, tak? Znaczy tak, boss poszedł już do kosza, niestety. Nie. LOL. A co się ty sadził? A mnie wykiwasz? No, to chyba widzę, może paraliżować, dobra. Dawać mi tego Mirage Gate'a może. Jest Mirage Gate! Nawet jeżeli nie mam już żadnych. O, no ale to nic. Nie szkodzi w sumie. Retreat. A coś ty myślał? No, Camility Storm se tu. O. Brzystał, ale. O kurwa, widzę, że. Za mnie mi to zrobili, bo. No to się widzę, że. O, właśnie chyba zauważyłam, że jest tu glitch. Taki śmieszny. Aha, to w tym chodzi. Znaczy tak, wybieram sobie Sadleya, podłączę energię. Znaczy najpierw zróbmy wędkowanie. Najpierw zrobię sobie wędeczkę. Odkurzacz będzie mi tu bardziej potrzebny. Mamy 10? Mamy 10, dobra. Tyk. Pyk. 90. Pyk. Epyk. Owce rozstrzeluje. No. Jak mi się uda Koroles i znajdę Mirage Gate, to będzie cudny namiar. Oho! Jest, jest. Ale. Mam nadzieję, że nie ma bossa. Niestety plan by poszedł, gdyby miała wędkę. Ale też chyba Czarek poszedł w prajzy.
A generator, kurwa. Nie ma bossa, mam nadzieję. To byłby. A to jest chyba taki build na Regi Leki. Pamiętam, że to był pierwszy build Miraidonowy. Kiedyś był jeszcze bardziej oparty na te Regi Leki. No tutaj widać, że to jest jakiś bardzo stary build. Takich dzisiaj się nie używa. Aha, to jest ten Regi Leki VMAX, który zwiększa obrażenia. Ale postawimy Roaring Moona, tak czy siak. O. I Phrasing Ground. Haha. Warto było się poświęcić. O, Mayval, myślałem, że czarka. Chociaż do czarka się nie dokopaliśmy. Dobra, weźmy orła. No, zawsze będzie mi zależeć na bycie drugim. Ała! No niefajny start. To jest Nezmol. No, Losbox versus Losbox. No, ja mam lepszą rękę. A, no kolejny konfi. O, to chyba Giratina. No widzę po zielonej energii, że to Giratina. Tak, to jest Giratina i to jeszcze nowy pas. Dobra. Coś się schowało. Spoko, mam widzenie, ale nie fajnie, że schowały się dwie energie. Do Rangmuna. Dajcie mi kolejne konfi, albo... O kurwa. Lol. To tasuje! Mi się zrobił! Niestety przeciwnik miał lepszy start. No niestety przeciwnik miał lepszy start. Tylko co te... Dochamy rażkę i to jest. Proszę odpalić rażkę i to. A my nawet kaczki nie odpalimy. No, a ja podejrzewam, że drugiego ma. Albo będzie robić upcycling.
No i bawk. Czyli czarek i tu jedzie dział. Dziwne, że nie zaatakował od razu. Co, czekał na oklaski i dobra. Potrzebuję kolejnej konfi. Jak musimy nadrobić troszkę. Bostrze Altazor. Ezme. A skoro jest mi potrzebny, czy nie? Muszę zobaczyć, czy jakieś wędki. A. Dobra, chyba muszę mieć przynajmniej jedną wędkę. No, smaki masz takie, nie będzie mi potrzebny. Ale dobra, coś w końcu się dzieje. I w końcu się podnieśliśmy. No i mamy Mirage Gate, to już mamy 3 Mirage Gate'y. Dziwne, że on nie ma kaczki, to jest... dwa odkurzacze, tego w Giratinie nie grado, że są odkurzacze. Że wiadomo, odkurzacze trochę przyspieszają. A, jest Radiant Granicza. Aż dziw bierze, że jeszcze nie przegrałam z taką ręką. Zaraz wleci Giratina. Cała na miało. Chyba będę trzeba Manafi wystawić. A mogłam to zrobić. Czy jak zrobię sobie Greninja, no to... muszę wystawić Manafi. Gdy maduję Giratinę, no to będzie... To... Upsi dupsi takie. No i chyba mi zrobił Faustar Power. Czyli póki Altazor jest, to zostawię Manafi. Się tu bardziej nie narażać. Manafi jest, tak. No dobra. To czy to? To jest pytanie. Nie mogę zaatakować Sablejem. Mogę wystawić Roaring Moona, mogę wystawić, bo... aż 3... Mirage Gate. Ale najpierw tak, zrobimy Rouda. No nie mam już więcej. Mnie zbosuje. No to będzie Klops.
Czy mogłam robić Rhoda? No tak, zbosuję, oczywiście, że tak. LOL. Czy dużo ładna była ta wędka? No nie da sobie nic. O ja, zablokowałeś poprzednik. Mamy szansę. No szkoda, że da się tego cofnąć. A. Kartyną trafię, nie powiedzieć, podświecił mi się Korolas, mimo że mogłam go użyć. Ale tak, widzę brick. Ale jest, no właśnie. Ile spaliliśmy? O ja, chyba wszystkie switche spaliliśmy. Dobra, chyba będzie trzeba kończyć turę, bo mamy malutko w deku, więc nie będę to nawet Korolasa robić. No, mało kart. Oh. Energia cycle? No niestety niedobrze. Sableje są bezużyteczne na ten moment. Że zostaje chyba tylko jedno, po prostu tu Pidgeota będę stawiać.
O, dziękuję. Wodź pod panie, będę mieć... miejsce na Jirachiego. Klara się bardziej opłaca. Tak ja mogę atakować. Nawet jak wystawię bicz korta, to nie będzie mieć jeszcze buffa. Leżek ciężkie, to sobie czapy. Jeden, drugi się męczy z... No, ale trzeba też później wystawiać pidżota, żeby mi się dek nie rozkrakał. Czy też Klary raczej zużyłam. Czyli tak przek... O ja, switch, kurwa. A jest, zbije mnie kaczką. Elo, do widzenia. Przynajmniej... No niestety. No dobra, no na co to tym razem gramy? No myślę, że no ten deck miał, ma duży potencjał akurat, no tylko że tej drugiej to się w ogóle nie rozłożył. Zobaczmy jak w tej grze się rozłoży. Aha, tym razem idziemy piersi. Jest przynajmniej jeden Vipass. Sukces i jest Cramorant. Już w ogóle sukces do potęgi. O ja, Lord Hensy. Oha. Czyli raczej go nie wchwycić, lol. O, mogę jeszcze jednego użyć. Ach! Kto zabroni? Odkurzacz? Ale może mam mieć kiepski start, jak z Iron Handsa się leci. Aha, mega... To Lugia chyba. Bo tu widzę Mezagozę. Ale się nie udała ta Mezagoza. A jest Lesbol. Dobrze coś. Ale to chyba jest Lugia. Tak, zgadza się, jest to Lugia. Lugia trochę osłabła ostatnimi czasy. Aha, zaraz wyjmę profesora Brunet. Pewnie dlatego chciał drugi. Aha, no to już przygotuje nam tu jesień średniowiecza. A nie, profesor Risa czy zaskoczył? No, chyba że ma dwa archopsy, tak?
Nie. DTD. Aha, Amoja, Capture i Amora to jest taka zmora trochę, niestety. No, to trochę... No, trochę szkoda, że nie wziął Bruneta. No. Tak to chłop musi się męczyć z... Capsurkami. I to jest przykre. Może się uda. O, tym razem się udało, yeah! No jest Archops. No i ma dwa Archops, yeah. Ale ile trzeba było spalić świeczek? Kurde, trzy świeczki, żeby wydropić Archopsa. No to not good, powiem. No i co teraz? Ha, primer. No tylko dalej ma Iron Handsa. To jest ten klopsik. Dziwny. Iron Head jako bomba z opóźnionym zapłonem? Czy jak to tak jest? No, dziwne, że nie robi mi tu Ampu very much. Ale nie ma czym pewnie. No tak, oczywiście, że nie mam. Dawajcie mi Korolesa. Lol. Nie mam jak. Coś jest... No też troszkę trzeba pamiętać, że te deki mogą się one sprawdzać kuźwa różnie. Dajcie mi. Koroles. Ale jest switch przynajmniej. Jest Koroles! Yuppie! Mogę odpalać nawet Mirage Gate'a! Aha, Countercatcher się przydał. Dobra, podpniemy to.
Ten tu i ten tu. Ale on mnie może ściąć, myślę. Później może zrobimy se wzajemne sepuku. Ale wiecie, o co chodzi. Trochę chyba przeciwnik nie wykorzystał potencjał Roadheadsa. Ile mamy? No, już prawie. No, też może już powoli już nawet sobleje. A, i znowu świecznik. No i świecznik się nie udał. O ja, Jono. Wezmę bossa, ale to na później. Wezmę. Myślę. Jakby pilota to też trzeba mieć. A nie, oponent się poddał jednak.